Słychać gdzieś żaby, ale zagłuszył to jakiś myśliwiec. Okolice Malborka, baza lotnictwa myśliwego, myśliwskiego. Ale ja nie po to się tutaj znalazłem. Te kilkanaście kilometrów od Malborka. Ta ściana, ta zielona ściana mnie tutaj przywołała. Te kolosalne dęby, graby, klony. Na dole czarny bez kwitnący. I gdyby nawet nie znalazł tej ściany, nie dotarł do tego miejsca, no to te 10 km od Malborka wzdłuż Nogatu, czasami dołem doliny Nogatu, teraz na szczycie tej pradoliny Nogatu, a właściwie Wisły, chociaż Wisła 15 km stąd, to jest pradolina Wisły, tak? Tu jakieś zagłębienie w tym polu owsa i żaby sobie znalazły miejsce do zaśpiewów. No, są też jakieś kaczki, które zamoczyły sobie płetwy i pióra. A na ścieżce 4, 2, 3, 423 do zobaczenia. Ta ściana to Parów Węgry, rezerwat Parów Węgry. Rezerwat od 1968 roku, ale przyroda tutaj mogłaby pamiętać nawet krzyżaków. Prawdopodobnie kiedy oni przybywali, kiedy zostali osadzeni tutaj, natknęli się na coś takiego, na taką przyrodę. I dopiero właściwie te dęby i te lasy budowały ich potęgę. No ale pola też się do tego przyczyniły. Tak prezentuje się środek. Jest jakaś droga, która właściwie odbija od szlaku koperniskowskiego, spod zamku w Malborku, z Fromborka, Olsztyna i z różnych miejsc, tak? Ale to można właśnie taką drożką wejść do Parowu Węgry. Nie brakuje obrośniętych bluszczem dębów. No przepiękne są te okazy. Jak nas ta grupa i obrośnięta bluszczem. Jeja. Dołem tego Parowu podobno płynie potok. Wydaje się, że ja trafiłem po dużym deszczu, ale tam woda może przebłyskuje, może prześwituje. Ależ pięknie. Jeszcze kilka pomnikowych już, o pomnikowych rozmiarach. Tam trójka, czwórka. Tutaj jest jeszcze jeden, jeszcze dwójka. Jadąc w stronę Malborka, ta ściana ich rośnie. I dalej ta Aleja Lipowa, która ciągnie się też kilometrami. No, niesamowite. Jadę się napatrzeć jeszcze raz.